Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć. Dziś piątek, 5 czerwca. Stop. Powiedziałem piątek? No przecież dzisiaj jest sobota, czas się obudzić, nie? Wracamy. I piąta infografika związana z kursem CCSIF, czyli podstaw wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI, Corporate Security Intelligence. Jak widzisz, dziś przepiękny, słoneczny poranek. Morze spokojne, niebo czyste, przyjemnie, bardzo, bardzo przyjemnie. Mam nadzieję, że u Ciebie również podobnie. Jeśli chodzi o infografikę, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, która to jest ta infografika, oj, ale słońce daje, to jest to taka charakterystyczna, z czerwonym tłem, czerwona i tam też kolor jest navy blue, troszeczkę kremowego, ale przede wszystkim czerwona infografika. To jest właśnie ta związana z kursem CCSIF. Do niej przypięte są świetne posty. Są to takie mikroprzemyślenia na mikrozagadnienia, którymi są właśnie owe infografiki. Muszę gdzieś się schować w cień, ponieważ choć jedyny cień, jaki mi daje tutaj, o, ucieknę tu. Widzę już w naszym pięknym ogrodzie, publicznym ogrodzie, widzę, gdzie mogę się schować i to właśnie zrobię. Chwileczkę, o, jesteś. Chwila, o, i będę mógł spojrzeć Ci prosto w oczy, przynajmniej chwilami. Dobra, wracamy do infografik. Gdzie one się znajdują? Na Instagramie oraz na Facebooku. Jeśli tam zajrzysz, na pewno nie przegapisz. Czytaj posty, bo są interesujące. Jeśli zaś chodzi o infografiki, to tematem dzisiejszej jest cykl wywiadowczy. No, temat fascynujący. Temat, który niejednej osobie wydaje się prostym, lekkim i przejrzystym. A kiedy się wgłębiamy w problematykę, no, okazuje się, że jest nieco inaczej. A jest to temat absolutnie, absolutnie podstawowy. Czym jest cykl wywiadowczy? Cykl wywiadowczy to zestaw procedur, zestaw narzędzi służących do tego, aby w uporządkowany sposób zarządzać danymi i informacjami w firmie. To tak bardzo oczywiście ogólnie. Dlaczego? Dlatego, że cykl wywiadowczy może spełniać również rolę, funkcję strategiczną. Jest to nieco inne podejście, a to, o którym ja mówię, jest przede wszystkim podejściem informacyjnym. Ale co do zasady, cykl wywiadowczy służy do zdobywania i do obiegu, do tworzenia obiegu informacji, do zdobywania danych, obiegu informacji, czyli bardziej wypełnia funkcję informacyjną. Ale jak za chwilę się przekonasz, również może strategiczną. Natomiast po prostu to zależy od poziomu wywiadu w biznesie, to zależy od tego, jak w firmie, na jakim poziomie jest wywiad w biznesie, inteligencja analityczna oraz jakość zarządzania strategicznego. Ponieważ w zależności od tego, na jak wysokim poziomie mamy to w firmie, to cykl wywiadowczy może spełniać funkcję strategiczną. Może wzmacniać realizację strategii. Cykl wywiadowczy obiega całą firmę. To jest istotne. Całą firmę. Nie tylko komórki wywiadu. W swojej podstawowej formie składa się z czterech lub z pięciu etapów. Moim zdaniem bardziej prawidłowe jest wskazanie, że składa się z etapów pięciu. Tak jest dużo lepiej. Te etapy to planowanie i kierowanie. Zbieranie danych, przetwarzanie danych, analiza informacji oraz rozpowszechnianie informacji. Taka ciekawostka dość duża. Ludziom wydaje się, że ten cykl informacji, on jest tak przedstawiany jako koło zwykle, prawda? Że on jest taki statyczny. On statyczny nie jest. Dlaczego? Dlatego, że kiedy zaczynamy
zbierać dane na temat na jakikolwiek temat, to po przejściu całego cyklu do momentu redystrybucji posiadamy pewne luki poznawcze w rozpoznaniu, tak? Chwila, jest. Luki poznawcze w rozpoznaniu. I nigdy nie wracamy do tego samego punktu wyjścia. To znaczy my już znacznie więcej wiemy, tak? Czyli jakbyś sobie wyobraził tak płasko to koło, to teraz wyciągnij je do góry na punkt, w tym punkcie, gdzie jest planowanie i kierowanie, tak? I teraz wysyłamy zapytania, potrzebujemy luki poznawcze, trzeba zaplanować i kierować zbieraniem danych i całym cyklem wywiadowczym. Wracamy do tego punktu, ale ten punkt znajduje się znacznie wyżej i mamy do czynienia nie z płaskim kołem, tylko z czymś w rodzaju sprężynki. Za każdym razem po zrobieniu pełnego cyklu, o, uciekłeś, już, po zrobieniu pełnego cyklu wywiadowczego jesteśmy coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. Taką spiralą, sprężyną, takim huraganem, nie wiem, wirem powietrznym. To też oczywiście nie jest wszystko, ponieważ na każdym etapie, w każdym z pięciu etapów pracujemy w takim mikrocyklu wywiadowczym, składającym się z tych samych etapów. I teraz wyobraź sobie tak, mamy taką choinę, sprężynę, na każdym z tych pięciu punktów mamy sprężynę kolejną, która też idzie do góry, idzie do góry, idzie do góry, czyli no to nam się rozrasta. Teraz, ponieważ nigdy nie pracujemy nad jednym zagadnieniem, to za każdym razem, że jednocześnie pracując na kilku zagadnieniach, mamy ileś tam tych sprężyn wzajemnie się przenikających na boki, no to wygląda nie jak choinka, to wygląda jak potężny, potężny huragan. To jest huragan informacyjny, z którym mamy do czynienia w firmie. A teraz na prawidłowe działanie cyklu wywiadowczego wpływają dwa potężne, bardzo ważne narzędzia, bardzo często pomijane. Kity i kiku. Czym jest kit? To są kluczowe key intelligence topics, czyli kluczowe zagadnienia wywiadowcze, które musimy definiować. Kiku to są key intelligence questions, czyli kluczowe pytania wywiadowcze, które musimy zadać. W pewien sposób narzędzia te są sformalizowane. No nie tak całkowicie, dlatego że to jest bardzo kreatywne narzędzie. O kreatywności mówiłem Ci wczoraj. Natomiast kity muszą być bardzo poprawnie zdefiniowane. Widzisz, tu już mamy podobnie jak z celem. Kity muszą być bardzo dobrze zdefiniowane po to, żeby powiązane z nimi kiku pomogły nam zidentyfikować i bardziej nawet wypełnić luki poznawcze w posiadanym rozpoznaniu. Cóż, prawda jest taka, że cykl wywiadowczy jest niekończącym się procesem. Niekończącym się. Nigdy. No, chyba, że zlikwidujemy firmę, czy zdecydujemy się nie korzystać z cyklu wywiadowczego, bo będziemy taką firmą, która jest ukierunkowana na trzeci K, czyli kanał, przetrwanie tylko i wyłącznie. A przypominam, że są moim zdaniem trzy takie firmy ukierunkowane na konkurenta, ukierunkowane na klienta i właśnie na kanał. Te, które są ukierunkowane na konkurenta, całkowicie, absolutnie muszą pracować w ramach wywiadu w biznesie. Nie mogą tego pominąć inteligencji analitycznej, nie mogą pominąć zarządzania strategicznego, czyli wszystkiego tego, co składa się na koncepcję CSI, wywiadu bezpieczeństwa biznesu, Corporate Security Intelligence. Natomiast podobnie jest z firmami tak naprawdę zorientowanymi na klienta, przy czym nieco inaczej wykorzystuje się te narzędzia, a firmy, które są zorientowane na kanał, mogą sobie wykorzystywać, mogą nie wykorzystywać. One płyną sobie z prądem. Wracam. Jedyną barierą, jeśli chodzi o cykl wywiadowczy, o stosowanie wywiadu analityki, jest budżet. Budżet. To budżet decyduje o zasobach, które są potrzebne do gromadzenia danych, do analizy informacji, siłą wzmacniającą ten budżet, to znaczy, jeżeli on będzie nawet mniejszy, siłą wzmacniającą są wiedza, umiejętności i wypływające z tego doświadczenie personelu firmy. Cóż, dlatego właśnie ja zapraszam Cię na podstawowy kurs wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI Corporate Security Intelligence, który zbliża się coraz bardziej.
Warto, bardzo dokładnie omawiam zagadnienia związane z cyklem wywiadowczym, ponieważ cykl wywiadowczy jest jedną z najbardziej podstawowych kwestii, które trzeba dobrze, właściwie rozumieć, a przede wszystkim stosować. I z tego przepięknego dzisiejszego dnia, słonecznego poranka, życzę miłego dnia. Szpiegul.pl, Piotr Herman. Cześć.